Cześć, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku, w końcu z gry Potion Craft na moim kanale. Dawno w ogóle nie było Potion Crafta, ale w końcu jest. Mam nadzieję, że się cieszycie, no w sumie Genshin Impact lepszy. Ale słuchajcie, co jakiś czas właśnie będzie też Potion Craft na moim kanale. I sprawdźmy, co mamy do zrobienia, ponieważ mamy do zrobienia Albedo. Jak pamiętacie dobrze, to właśnie mieliśmy te trzy już uzupełnione, te kolby. Jeszcze musimy zrobić na jeszcze tutaj mamy uzupełnioną. Musimy jeszcze zrobić trzy niewidzialności oraz... W sensie niewidzialność na trzeciej klasie oraz miksturę... many na trzeciej klasie. No i tutaj jeszcze musimy zrobić inne mikstury, słuchajcie. Co będzie naprawdę ciężkie do zrobienia, bo musimy jeszcze mieć ulepszenie maszyny alchemicznej. Takie możemy już kupić. Mamy już 4 punkty talentów do, słuchajcie, w ogóle do wydania. Ja zbieram 5 na te targowanie się. Dobra, zobaczmy, czego ludzie od nas chcą. Właśnie, jeszcze, słuchajcie, musimy zebrać składniki z zaczarowanego ogrodu, oczywiście, prawie bym zapomniał. No to tak, bo jeżeli chodzi, słuchajcie, o te albedo, to potrzebujemy tutaj miksturę many na trzeciej klasie, więc już do niej sobie pójdę. Słuchajcie. Sobie pójdę do tej mikstury many właśnie, ona jest tam właśnie, tutaj. Więc spróbuję, bo w sumie czemu nie, słuchajcie. Na samym początku dajemy tu wiatrolotkę. Potem te wodokwiaty. To tak musimy właśnie, słuchajcie, zrobić ten... Ale potrzebujemy trzecią klasę aż. Dobra, spróbujmy jeszcze to, słuchajcie, dodać. Wymieszajmy to. Bo tutaj trzecią klasę naprawdę ciężko będzie wbić. Na tą miksturę, tak mi się coś wydaje. Bo zobaczcie, możemy zrobić tak w sumie, żeby to było po środku. I mamy trzecią klasę mikstury many, więc słuchajcie, manę musimy dać. O! Aha! Ja w ogóle miałem manę miksturę z trzeciej klasy. Miksturę trzeciej klasy. Ja w ogóle o tym nie wiedziałem, że ją mam. Co tu się teraz wydarzyło? Dobra, ale tu mamy dobrze. No to przy okazji będę miał jeszcze jedną. Okej. Okay. Obsłużmy klientów teraz. Ciekawe, kiedy będzie ten kupiec z częściami do maszyny alchemicznej, bo mamy dzień 22 już w tej gierce. Witaj, alchemiku, potrzebuję specjalnych grzybów do pewnego rytuału. Zwykle wyrastają w tym czasie, ale jeszcze ich nie ma. Potrzebuję ich teraz. Miałam więc nadzieję, że uda mi się przyspieszyć ich porost. Masz może na tą miksturę? Tak, mam. Proszę bardzo. Mamy w ogóle rozdział 5, więc też trzeba, słuchajcie, robić te zadania, bo na przykład tutaj mamy... Kup podstawowe ulepszenie maszyny alchemicznej, kup recepturę na sól pustki, stwórz sól pustki, stwórz miksturę z 5 różnymi efektami, zdobyć księgę wielkiego doświadczenia na mapie alchemii, osiągnij poziom 7 popularności, stwórz mikstura z kwas, niewidzialność, lewitacja i nekromancja. My tylko libido mamy stworzone. No dobra. Nie mam już many po ostatniej walce ze strażnikami, potrzebuję mikstury i akurat dobrze się składa, bo mam manę na trzeciej klasie. Więc temat potwory się targujemy. Okej, proszę bardzo. Pozdrowienia, dzisiaj potrzebuję kwasu. Nie zawie... O kurde. Kwas. Gdzie jest kwas? Słuchajcie. Ja muszę zobaczyć. Wpiszę w internecie na telefonie. Bo ja nie mam pojęcia, gdzie jest kwas. Słuchajcie. Kwas może być gdzieś na górze. Kurczę, ja nie wiem, ja się boję, że składników mnie starczy na ten kwas. No, ale zobaczymy. No. Czekajcie.
Dobra, kwas. Szukam kwasu. To może być ciężkie, bo ja nie wiem, gdzie jest kwas. Dobra, już chyba wiem, gdzie jest, słuchajcie, kwas. Kwas, ja wam powiem, on będzie tam na lewo gdzieś. Gdzieś tutaj w tym miejscu powinien być kwas. Zobaczymy w sumie. Ciekawe, ile jest taki kwas warty, bo tu właśnie za rozdział 5 mikstura, więc zobaczymy. Bo mnie to serio mega ciekawi. Więc słuchajcie, lecimy na dół z pomocą Terrarii. Ponieważ właśnie tam powinien gdzieś ten być kwas. I nekromancję będzie bardzo trudno zdobyć, ponieważ ja już widzę, że nekromancja będzie gdzieś tutaj otoczona przez kości. Więc też nie będzie ją tak łatwo zdobyć. Ciekawe w ogóle, co daje libido, bo ja nie wiem zbytnio, co to znaczy. Więc w sumie zobaczymy ten kwas. Może dzisiaj nam się uda na odcinku ulepszyć właśnie maszynę alchemiczną. Nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, może już zacznę mieszać powoli. Przydałoby mi się więcej trochę składników. No ale dobra. I tutaj powinna być niedaleko gdzieś właśnie kwas. Zobaczymy. Tutaj są kości, więc wolę je ominąć oczywiście. Kurczę, to będzie już takie ciężkie, słuchajcie. Od rozdziału 5 już ciężej się bardzo zaczyna robić, aż 10 rozdziałów, więc jesteśmy tak naprawdę w połowie gry. I tu prawdopodobnie będzie kwas. Zobaczymy. Dobra, więc tego użyjmy, aby kwas zrobić. Słuchajcie. Okej, mamy. Jest to kwas. O kurde. Nieźle. Dobra, i proszę bardzo, oto kwas. 101 jest warty, pierwsza klasa. No myślę, że dosyć sporo jak na pierwszą klasę. Chociaż, no nie dziwię się, że tak dużo. Bo trzeba trochę czasu poświęcić, aby stworzyć kwas. Czołem, czym mogę dzisiaj służyć? Pokaż towar. Smrodowików na pewno nie potrzebuję, bo smrodowiki dosyć dużo mam. Zobaczcie tutaj. Dosyć dużo mam tych smrodowików. A czy ja mogę sprzedać? Ja chyba, słuchajcie, też mogę sprzedawać. Dopiero teraz zauważyłem, że mogę sprzedawać, słuchajcie. Ja też mogę mu sprzedawać jakieś roślinki. Kurczę, dobra, ale nie będę sprzedawał nic. Więc zakończę rozmowę, bo nie chcę nic kupować. Muszę zdobyć zaufanie pewnej wpływowej osoby. Czy masz miksturę, która mi w tym pomoże? Zaufanie? Libido? Nie. Czy jej chodzi o urok? Może jej chodzi, słuchajcie, o urok. Zobaczymy, czy urok pomoże, prawda? W sumie czekajcie, ja tu mam zapisany urok, więc tutaj, więc no urok. Aha, nie posiadam wystarczającej ilości składników. Dobra, to muszę ręcznie sobie zrobić urok. Niestety, sprawdzę, czy się nagrywa, bo słuchajcie, naprawdę. Dobra, nagrywa się. Lecimy. Z tymi wiatrolotkami. Może urok, faktycznie może urok trzeba zrobić, bo tutaj naprawdę coraz ciężej. Będzie jeszcze mikstura halucynacji, z tego co wiem, a halucynacja chyba będzie dostępna od rozdziału 6 lub 7, co będzie naprawdę, słuchajcie, mega już ciężkie do zrobienia. Dobra, róbmy urok. Nie wiem, dlaczego ja w ogóle nagrywam tę grę. Ale dobra, mamy urok, słuchajcie. Na pewno dzisiaj nie zrobimy zadania, że 5 różnych właśnie mikstur, efekty z 5 różnymi miksturami. Nie zrobię tego dzisiaj. Prawdopodobnie. Spróbuję zrobić trzecią, słuchajcie, klasę. Żeby mi więcej gość zapłacił za to. Mam nadzieję, że więcej zapłaci. Mamy trzecią klasę. Urok. I to o urok? Tak!
Tak, U266, a czekajcie, jeżeli chodzi o albedo, tutaj też są jakieś uroki. Tutaj tchu niewidzialności klasy musimy dać. Dlatego ja teraz postanawiam zrobić tą niewidzialność. Tylko muszę znaleźć, gdzie jest ta niewidzialność. Nekromancja przede wszystkim. Chcę coś ukraść, ale jedyna droga, by się do tego dostać niezauważoną, wjedzie przez okno wysokiej wieży. Czy jest jakiś sposób, bym tam podfrunęła? Właśnie. Jest mikstura. Musimy właśnie w rozdziale 5 zrobić mikstura z lewitacji. Więc ja teraz szybciutko sprawdzę, słuchajcie, gdzie jest mikstura lewitacji. I lewitacja jest niedaleko uroku, więc spoko, myślę, że mogę to zrobić tak naprawdę. Ja wam pokażę, gdzie jest lewitacja. Lewitacja jest niedaleko uroku. Musimy właśnie to zrobić. Dobra, więc jeszcze jedno. Kurczę, składniki mi się kończą. Naprawdę. Będzie niezręcznie, jak mi się one wszystkie skończą. Dobra. No. Okej. Kurczę, już wiatrolotek nie mam, a mi chyba ona będzie potrzebna, bo gdzieś tutaj powinien być właśnie lewitacja, słuchajcie. Z tego, co widzę. No, więc kiepsko troszeczkę jest. Czy jeszcze jakaś mała mikstura idzie w górę? Kurde, prawie wszystkie w dół idą. Jezu. Wiatrolotka była do tego najlepsza. Dobra, to prawda, tego mogę użyć. Czekajcie, gdzie to jest. Tego, szalony grzyb. Ale właśnie nie wiem, dobra, użyję go, bo nie mam innego wyjścia. Teraz muszę poużywać tych wodokwiatów. Czyli tych wodniczek. Dobra, i spróbuję odkryć tą lewitację. Mam nadzieję, że ona serio tam będzie. Że nikt mnie tutaj nie oszuka. Zobaczymy. A ciekawe, gdzie jest, słuchajcie, niewidzialność. Niewidzialność jest obok lewitacji też. Niewidzialność, słuchajcie, jest obok lewitacji. Ale kurczę, zobaczcie, tutaj prawdopodobnie będzie lewitacja. Jeszcze muszę użyć jednego takiego wodniczki. Tylko kurczę, jak do tego dojść teraz, bo jakby co idzie w górę, może ten, faktycznie ten grzyb, gdzie on jest? Ja miałem tylko jeden go? Serio? No i super, no, kto idzie mi w górę? Mam. Nie no, ej, nic mi tutaj w górę nie idzie. Naprawdę, ej, co ja mam teraz, słuchajcie, zrobić, jak tu nic mi w górę nie idzie w ogóle. No dosłownie, żaden mój kwiat mi w górę nie idzie. No, to czego ja mam użyć? No. O, mogę podkrzać? Mogę, ale nic mi to nie da. No, nie, no ja nie wiem, no. Co mi w górę idzie? To nie. Słuchajcie, ja nie mam żadnych po prostu roślin. Dobra, o! Mamy 5 punktów. To wydaje wszystkie na targowanie się. A tutaj targowanie się 2. Na bardzo wysokim poziomie trudności. Czyli będę się mógł już targować na bardzo wysokim poziomie. Na wysokim poziomie trudności, no. Nie no, kurde, ja nie wiem. Nie wiem. Ja po prostu nie wiem, co ja mogę użyć. Nic mi w górę nie idzie, słuchajcie. Nie no! Nie wiem. Ja nie chcę, ja nie mogę tego tam zrobić, nie? Dlaczego? Czemu akurat teraz to musiało się wydarzyć? No kurde. No i co ja mam zrobić? Przecież ja już nic nie zrobię. Słuchajcie, ja serio. Ja już nic nie zrobię. No. Jeju.
To jest głupie, naprawdę. No, ja już straciłem swoje wszystkie, kurde, składniki. Co mam zrobić? Nie wiem. Nie no, nie mogę. Ona chce miksturę uroku, też nie mogę zrobić. No dobra, no ale co ja mam zrobić teraz? W takim razie. Dobra, zakończam dzień, mam nadzieję, że to będzie. Dobra, jestem. No to słuchajcie, muszę zebrać te wszystkie składniki w takim razie. Dobra, teraz. Teraz mogę tego użyć. Jak ja nienawidzę, jak się składniki wyczerpują. O, a tam będzie mikstura, słuchajcie, niewidzialności. No dobra, w końcu. Lewitacja mam. Okej. O, pozdrowienia, kupisz kamienie? Kurczę. Ogniste cytryny i co to jest? Jakie drogie. Ziemisty piryt. Ale co to takie drogie? W ogóle mam 6400 kasy. Tylko, że to jest takie drogie. Właśnie mogę się, słuchajcie, na dużym poziomie trudności targować. Zapomniałem. Dobra, 410 płacę. Okej. O, Wiedźmin. Przywołałam wielką armię nieumarłych. Zużyłam niemal całą magiczną moc. Muszę ją odbudować. Czy chodzi tu o manę? Dobra, 16 minut się nagrywa. Ale. Czekajcie, bo ja nie mogę wrócić do gry. Dobra. Ale chodzi o manę? Czy o co chodzi? Nie, tylko tutaj wodokwiat mi w górę idzie, nie? Spróbuję zrobić manę. Mam nadzieję, że to będzie mana. Bo jak nie, to ja nie wiem, co to może być. No, nie. Dobra. Mana. Tak, tu chodzi o manę. Dlatego teraz lecimy z tym. Właśnie zapomniałem, że można się targować na teraz wysokim poziomie trudności. Okej. Witaj, alchemiku. Znów potrzebuję twojej pomocy przy polowaniu na ducha. Ten rodzaj nieumarłych jest niewrażliwy na stal, ale na szczęście działa na niego magia, która nas syci magiczną mocą, a dam ci grosza. I tu chodzi chyba właśnie o manę. Kurczę, a znowu mi się składniki kończą. A już wszystko zebrałem z magicznego ogrodu. Nie, no nie rozumiem tego. No ciągle mi się muszą jakieś, kurde, składniki wyczerpywać. Dobra. Co idzie mi w prawo? Tego mogę w sumie użyć. No i jeszcze czegoś. No co mi w prawo idzie, Boże? To. No dobra, to mogę, słuchajcie, użyć. Jezu, jaka ta gra jest głupia, no. Dlaczego? Czemu tak się dzieje? Dobra. Dobra, ukończ miksturę, klikamy. Mana. No! Dobra, więcej tu nie przychodź. Albo dobra, zakończ rozmowę, bo kurde, jak to nie ma na to, o co chodzi? Witaj, alchemiku, chcę obić pewnego bogacza. Problem w tym, że jest ogromny. Masz może niektóre siły albo coś takiego, ja akurat mam. Ale to nie fair, bo jak nie obsłużę klienta, to tracę minus 3, a jak obsłużę, to plus 1 tylko mi daje punktów. Więc to jest też nie fair, moim zdaniem. No kiedy w końcu pojawi się ten gość, co sprzedaje maszynę alchemiczną? Pokaż swój towar. W sumie bym kupił dwa szalone grzybki. Kurczę, chciałem się targować na tym wysokim poziomie trudności. No zapomniałem. Znowu. Dobra.
Ragnara. Muszę przekląć pewien miecz, aby każdy go podniesie wpadał w gniew i czuł ze w krwi. Czyli tu chodzi na pewno o szał, o miksturę szału. Tylko że ja kurde znowu składników nie mam. Nie no, to jest bez sensu. Jak ja ciągle składników w tej grze w ogóle nie mam. No. No i nie mogę sprzedać, no kurde. No i mój sklep tracił przez to na popularności, no. O, mikstura mamy. Kurde, no i znowu zapomniałem o tym targowaniu. Boże. Dobra, zyskuję na popularności. Pragnę zakląć mój kostur tak, aby wskrzeszać umarłych. Nie wiem, o co chodzi. No i traci na popularności. Nie no, ja nie wytrzymam. Mój sklep ciągle traci. Potrzebuję miksturę, która spowolni koniec strażników. No to mikstura spowolnienia akurat mam na drugim klasie. No i teraz mogę się targować o wyższy poziom trudności. Słuchajcie. Kurczę, i teraz to jest szybsze. Ale więcej kasy za to targowanie dostanę. Dzięki. Wczoraj sklepikarz w mieście miał... Oj, plus dwa. Miał czelność być wobec mnie niemiły. Chcę miksturę, która puści ten jego parszywy krom z dymem. I tu zapewne chodzi, słuchajcie, o eksplozję. A ja eksplozji nie mam. Więc czy może być ogień? Proszę, mikstura ognia. Błagam, żeby to wystarczyło, nie żadna eksplozja. Proszę, mikstura ognia sama. Dobra, wystarczy, na szczęście. O kurde, jakie to jest szybkie. No! Czemu to jest takie szybkie? No kurde, dobra, nie. No i będzie nieudane targowanie przez to, że to jest za trudny poziom, słuchajcie. No przecież klikam dobrze, no to co kurde? Tutaj... Nie no, chyba wolę średni poziom trudności, naprawdę. No ten za wysoki jest za trudny już. No zobaczcie, no i... Minus 16 płac, no. Dobra, zyskuję na... Dobra, nie, ja już kończę, słuchajcie. Ja już nie mam sił do tego, ja po prostu muszę kończyć. Więc trzymajcie się! No i do zobaczenia w następnych odcinkach z tej gry. Nie wiem, czy jeszcze będzie... Będę chciał to nagrywać. Na pewno, słuchajcie, nie tak prędko. Ja nie wiem, gdzie jest ten gość, co... W końcu! Słuchajcie! Jeszcze nie skończyłem. Pytaj alchemiku, jak idą badania. Pokaż swój towar. Właśnie teraz mogę w końcu kupić podstawowe ulepszenie maszyny alchemicznej. Co to jest, olej? Aha. I receptura na sól pustki, no nie stać mnie. Dobra, kupię sobie to i targujmy się, ale na średnim poziomie, bo nie chcę oczywiście też stracić wszystkiego. Aha. Dobra. Stoi, płacę to. I akurat stać mnie, słuchajcie, na sól pustki. Dobra, targujemy się, słuchajcie, o sól pustki w takim razie też. O, nie. Osiągnięcie dostałem. Za to, że ulepszyłem moją maszynę alchemiczną. Dobra. Płacimy 2041, moi drodzy, więc mamy to. Pięknie. Teraz może będziemy na tej olej zbierać za 6800. Dobra, zakończę rozmowę. Okej. Okay. Słuchajcie, zobaczcie, rozbudowałem moją maszynę alchemiczną faktycznie, a sól pustki tutaj jest. Trzeba ją stworzyć. To jest chyba nekromancja. Te czaszki to są nekromancje. Jezu, jakie to ciężkie teraz będzie pewno. I ten nigredo będzie trzeba tworzyć kilka razy, mój drodzy. Ten gredo będzie trzeba stworzyć chyba kilka razy. Bo
i do albedo jest potrzebny nigredo, i do sól pustki jest potrzebny nigredo. Więc naprawdę tutaj będzie tyle roboty, że masakra. Już się boję tego kamienia filozoficznego, jak się go będzie tworzyło. Ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało i chcecie więcej, to zostawcie łapkę do góry, subskrypcję. No i co? Trzymajcie się już w kolejnych odcinkach z tej gry. Do zobaczenia, no i cześć.